jedziemy? Na Dworzec Główny. Okej. Dlaczego taka smutna? Miałam dzisiaj gorszy dzień. To mam pewien pomysł. Zapraszam Was do obejrzenia backstage'u z filmu reklamowego, który mieliśmy okazję niedawno tworzyć. Aktualnie jesteśmy na parkingu i tutaj przygotowujemy samochód do zdjęć. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale nadzieja jest na to, że za chwilę słońce wyjdzie. No dobra, no to przyjmijmy go, nie? Boję się, że za chwilę znowu będzie padać, chociaż już to nam się... No dobra, masz jakąś matę, to Ci pomogę, nie? Daj. Szkoda czasu. Pogoda była bardzo niepewna. Postanowiłem się podłączyć do tych mniej przyjemnych prac. O, sześć. Kolega Kamil w międzyczasie robi dodatkowe nagrania. A ja tutaj pomagam wycierać samochód. Ujęcia na detale. Z jednym pociągliwym ruchem to wtedy dobra, nie będzie okay. Tych masek. O, kolega tu ma lepszy pomysł, jak to wytrzeć porządnie. No, dobrze. O, tutaj była duża obawa, że za chwilę znowu zacznie lać i nic z tego mycia. No, ale zobaczycie, jak to dalej wyglądało. Tak. Filtr nakładamy do nagrywania. Trochę przyspieszyliśmy tempo, żeby Was nie zanudzać. Ostatnie przygotowania do ruszenia w drogę. Dobra. Mikrofon. Okej, dobra. To. No, ostatnie dyspozycje przed jazdą. Ale to chyba z tyłu, wiesz, będziesz tam... A, walkie-talkie. Dałem Ci, czy nie? Ja położyłem tutaj w kroku. No to już, to jest chyba Twoje. Jest. Znowu zaczyna padać, więc... Tam prawie jest gotowa. No, to jedziemy. Właśnie obawy się zaczęły sprawdzać, bo znowu deszcz. Chmury, rzekłbym, epickie. Co zrobić? Okej, więc to wszystko do bagażnika. No jest i nasza aktorka. Nie, ja chcę położyć go na dole, wiesz, bo... już tu. Dobra, jesteśmy gotowi. No zaczekajmy jeszcze chwilę. A chyba przestaje padać, ale poczekajmy chwilę jeszcze. W nadziei, w oczekiwaniu na trochę lepszą pogodę, ale postanowiliśmy ruszyć i zacząć realizować zdjęcia. Mamy ujęcia podczas jazdy. Tak. Komunikacja z drugim samochodem. Jedźcie razem z nami. Zwolnij, dobra, pięknie. Super. Oto. Dobra, trzymaj. Zbliżenie na kierowcę. Dobra, jadę, szybko. Dobra. Ustawiłem się na trasie zamkowej. Będziemy czekać, aż wystartuje dronem i ruszy wtedy taksówka. Jest, idzie dron. Szkoły tańca chciały. No,
O, jest krok i teraz jakby dał radę. I tutaj koledzy dojeżdżają. Ja jestem w powietrzu dronem i mamy ujęcia z drona. No, prawo. Z taksówki. Tutaj stanąłem na górze, żeby nagrać, jak taksówka jedzie z dołu. I dojeżdżamy do naszej kolejnej lokacji, gdzie będziemy nagrywali scenę, jak tutaj aktorka wsiada do taksówki. Super. Kilka ujęć. Dwie kamery. Mistrzowie drugiego planu obserwują. Powtarzamy. No tutaj ustawiłem się na wprost do wejścia, żeby nagrać, jak nasza aktorka idzie. Wszystko pięknie widać w dużym monitorze. Rozgląda się, dzwoni. No i kolejne ujęcia. Dzień dobry, czy mogę zamówić taksówkę pod Wala Chrabrego, pod muzeum? Dziękuję, czekam. Tak, jest sygnalizacja, że się trzeba schować, więc uciekam. Mogę? Ujęcia na detale. I po nagraniu. Wyjście. Dzień dobry, czy mogę zamówić taksówkę pod Wala Chrabrego, pod muzeum? Dziękuję, czekam. Dobra. Zbliżenie na telefon. Dzień dobry, czy mogę zamówić taksówkę pod Wala Chrabrego, pod muzeum? Dziękuję, czekam. Co? Mamy podjazd samochodu. Też kilka ujęć. Ujęcia z drona. Kierunkowy mikrofon. Ty ich i tak nagrasz, nie? Ale ten. A dobra, no, to jest. Tutaj działamy na dwie kamery. Krzysiu, mikroport teraz uruchomimy. Co? Mikroport teraz uruchomimy. Podpięcie mikrofonów. I będziemy się powoli przymierzać do ujęć w taksówce. No to jeszcze ostatnie dogrywki.
Nie, ja nie mogę patrzeć na jego minę. Jeszcze raz. Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokąd jedziemy? Na dworzec główny. Okej. Okay. Mamy odjazd. Mamy ujęcie. Okej, okay, super. Akcja. Dlaczego taka smutna? Miałam dzisiaj gorszy dzień. A co się stało, jeżeli mogę wiedzieć? Pokłóciłam się z mamą. To mam pewien pomysł. Jaki? Nagranie w trakcie jazdy. Ujęcia na ręce, zbliżenia. I jesteśmy już tu przy Fiatomacie, który jest głównym bohaterem tego filmu. Podjazd taksówki. Podejście. Dobra, ja mam już, jestem gotowy. No. Moment. Dobra, okej, starczy. Już. Mamy tu ujęcia przy... przy terminalu. Stop. Jesteś już? No. Piotr, bo ja cię zobaczyłem kurde, w lustrze. Musimy poczekać, aż to zniknie. Bo cię zobaczyłem w lustrze. No dobra, ja cię zobaczyłem w lustrze. Ja mam duży... To wiesz co to znaczy, że ty też mnie będziesz widział w lustrze. To ja się odsuwam. Ty... Od tego momentu. Tak, refleksy w szybie przeszkadzają tutaj okay. Przy nagrywaniach. Trzeba na to zwrócić uwagę. Czekam chwilę. Otwieramy. Dobra. Nie poszła. Teraz było pierwsze ujęcie. Tutaj to jest przekazanie pomysł. Kwiatów. To dla ciebie, proszę. Dziękuję, nie spodziewałam się, że to jest miłego. Mała scenka, którą już nagrali kilka razy. O, tutaj nagrywanie jeszcze sceny przy kwiatomacie. Kwiatomat jest polskiej produkcji firmy Concept Automatic, który właśnie zlecił realizację tego materiału. I mamy scenę odejścia z kwiatami. Powtórzoną. Ja stoję z drugą kamerą. Jest wyjście aktorki z taksówki. Albo... Albo nie, tutaj... że bo przedtem myśleliśmy o tym, że przytrafi mi się coś dobrego tutaj, dzisiaj tutaj jeszcze, nie? Zmieniamy. Potrafi cię przytrafić. Nie, muszę powiedzieć tak, nie spodziewałam się, że spotka mnie jeszcze dzisiaj coś miłego. Nie spodziewałam się, że spotka mnie dziś coś miłego. Proste, to będę takie... nagrywać 20 razy. No dawaj no, spróbuj. Nie spodziewałam się, że spotka mnie dzisiaj coś miłego. No. Nie spodziewałam się, że dzisiaj spotka mnie coś miłego. Emocje, musisz się uśmiechnąć tak. Ja to chyba, że próbkę zrobimy. Ja tu stoję, to jest dobrze. Stań tam. Tu? Nie, tam nie był bliżej. Robić zbliżenie na to, jak oddaje jej kwiatki. Dobra, a też tutaj ustawienie kamery. Może tu przejść tak, bak. To jest właśnie mój pomysł. Tylko, że ona teraz jest wyższa ode mnie w tym ujęciu. Tak nie może być. To stań tak jakoś tak. Kolejny podejście. To dla ciebie, na poprawę humoru. Dziękuję, nie spodziewałam się, że dzisiaj mnie coś poprawię nastrój. A jednak, to wsiadaj jeszcze, cię gdzieś zabiorę. No i tutaj ostatecznie zdecydowaliśmy się na scenę. A to dla ciebie na poprawę humoru. Dziękuję, nie myślałam, że dzisiaj mnie spotka coś miłego. Proszę bardzo.
No. A jednak, chodź jeszcze cię gdzieś zabiorę. Dobrze. I to już kończymy tą scenę. Przemieszczamy się znowu z Polic do Szczecina. Na Park Holiday. Będziemy tutaj dogrywali tą ostatnią scenę. Akcja! No i scena finałowa. O nie, dobra, mamy. Ujęcia z dwóch kamer. Jeden teleobiektyw na statywie. Reakcja. Gimbala. Jeszcze. Dobra, jeszcze raz. Dobra, kamera. Akcja. O nie, czekajcie sekundę. A, dobra, to jest fajna. Nie. Dobra, uwaga. Kamera. Ostatnie próby. Kamera, akcja. Widok na koło. I na parę.